Cześć wam wszystkim, z tej strony ja, MCO, to przed wami kolejny odcinek z gry Portal 2 i jak Weasley mówił, idziemy się spotkać z Gradus. Czy to będzie tam? Czy to już będą te schody, to miejsce? Bardzo możliwe. Panie i panowie, subskrybujcie, lajkujcie, udostępniajcie, komentujcie, lecimy dalej. Zobaczmy, co nas czeka w tym pierdolniku, który teraz nazywa się Aperture Science. Damn, ja to mogę portal strzelić. I can. Ale nie za bardzo mogę stąd gdzieś pójść, nie? Fajnie byłoby na przykład skoczyć gdzieś stąd, żeby to był jakiś sekret taki niesamowity, byłoby zajebiste, krótko mówiąc. Ja zakładam, że... nie, możemy zrobić tak. Żeby też przejść tędy? A, nie możemy tędy przejść, okej. Czyli musimy, okej. No to YOLO! Plonk. GLaDOS emergency shutdown and Kang dispensary. Keep unlocked. Okej, stamtąd się przejechaliśmy aż. Wow. No dobra, to idziemy. If I'd known you let yourself get captured this easily, I would have just dangled a turkey leg on a rope from the ceiling. Ej! O nie, ona chce mnie znowu zapchnąć w tym! O nie! Te samej kolorze co wcześniej, w sensie podobnej! Bez toaleta! Nic nie widzę! I hope you brought something stronger than a portal gun this time. Otherwise, I'm afraid you're about to become the immediate past president of the Being Alive Club. Seriously though, goodbye. Te tutaj nie działają! Nie działają twoje tuety, bo je zepsuliśmy w poprzednim odcinku. Yep. Well, I suppose we could just sit in this room and glare at each other until somebody drops dead. But I have a better idea. It's your old friend, deadly neurotoxin. To też zepsuliśmy. Stąd wylecił Whitley? Tak, tak, dokładnie. Hi. I hate you so much. Central core is 80% corrupt. Okay, jak to było teraz? I don't feel corrupt. In fact, I feel pretty good. Cześć, GLaDOS. Nie mogę puścić. Core transfer. Please deposit substitute core in receptacle. Core transfer. Substitute core accepted. Czy my ją... tak, bo ją zawiedziały chyba z Whitley, nie? Miejscami. O-o. Are you ready to start the procedure? No. Okej, chodź. Aha. Don't do it. Don't press that button. Not so fast. Motherfucker. You need to be a trained stalemate associate to press that button. You're unqualified. I co teraz? I co teraz? I co teraz, Glady? Impersonating a stalemate associate. I just added that to the list. It's a list I made of all the things you've done. Well, it's a list that I am making. Because you're still doing things right now, even though I'm telling you to stop. Stop. Stalemate resolved. Click! I chyba po GLaDOS. Wait, what if this hurts? What if this really hurts? Oh, I didn't think of that. Oh, it will. Believe me, it will. Are you just saying that, or is it really gonna hurt? You're just saying that, aren't you? You're just... no, you're not. You're... it is gonna hurt, isn't it? Exactly how painful are we to... ah! Oh! No, stop! No! 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 Ow! To musiał bardzo boleć. Dostałem asystent do spraw patowych. Wow! GLaDOS? Damn. Wait!
I've just thought of something. How am I going to get in? You know, being bloody massive and everything. Wait, I know. You get into the lift, okay? Then I'll eject myself out of my new body into the lift just as you pass by me. Brilliant. A to jest bez sensu, po co to robiliśmy, skoro... Also, once I eject myself out of the core, the lift might stop. Then we'd be trapped in a lift full of broken glass, suspended 50 feet off the ground. You know what? Super Whitley. Okay, Dobra, no okej. I knew it was gonna be cool to be in charge of everything, but wow, this is cool. Co ty robi? I'm a bloody genius now. Estás usando este software de traducción de forma incorrecta. Por favor, consulte el manual. I don't even know what I just said, but I can find out. No. Oh, sorry, no, the lift. Yes, sorry, forget it. This body is amazing, seriously. I can't get over how small you are. But I'm huge. O, komuś zbił od władzy, niestety. I did this. Tiny little Wheatley did this. You didn't do anything. She did all the work. Oh, really? That's what the two of you think, is it? Well, maybe it's time I did something then. What are you doing? No, no, no. And don't think I'm not onto you too, lady. You know what you are? Selfish. I've done nothing but sacrifice to get us here. And what have you sacrificed? Nothing. Zero. All you've done is boss me around. Well, now who's the boss? Who's the boss? It's me. Ah! See that? Oh. That is a potato battery. Potato energy. It's a toy for children. And now she lives in it. Sorry, what? Ten sposób. GLaDOS? Aha! Whitley! Ale mi się kichło. Fuck it up. Oj panie, czeka cię zagłada na to, co zrobiłeś. Oczywiście wiedziałem, co się stanie, ale musiałem grać, żebyście nie wiedzieli, co się stanie. Rozdział szósty, upadek, do całkiem spory. Hello. Okay. He's not just a regular moron. He's the product of the greatest minds of a generation. Trochę nam się spada, nie powiem. O, to ładnie. A, kozak. Dzięki, slow clap. Próbuję cię złapać, wiesz? Ale nie mogę, GLaDOS, niestety, nie mogę cię złapać. Próbuję, nie mogę się nawet... A, ruszyć! Okej, te deski się nie złamały. Teraz się złamały, okej. Teraz się złamało wszystko. Chryste, panie, no dobra. No to nam się spadło. To jest chyba połowa gry, tak mi się wydaje. Jak Whitley się przyczepia do tego ciała właśnie GLaDOS? Tak mi się wydaje, nie jestem pewny, nie jestem przekonany, tak możliwe, że tak jest. Czy tak właśnie ciebie GLaDOS? Tak.
Zabrał ją! Oddaj! Znaczy, czy chcemy jej pomóc? To chyba powinniśmy, nie? Nasza winda jest tutaj, gdy spadaliśmy. Coś tu nie gra. Nie wiem, że obudziliśmy się jak spadliśmy i dopiero winda przyleciała do nas z powrotem, ale... Czy winda nie powinna spadać szybciej, skoro jest cięższa? Nie wiem. I don't know. Ale cóż, kontynuujmy. Może to jest nasza winda? Nie, no nie. Ale no, jedyne co wiem, to że to że Glados jest kartoflem, zabiją ptok i musimy ją najwidoczniej dorywać z powrotem. Mamy nasz portal gun. No i co, kontynuujemy, zobaczymy co się daje, bo to że musimy teraz Whitleya załatwić. Okay, tu mogę przejść, widzę, szukam jeszcze tych kryjówek Gatmana, chociaż nie wiem czy tak jakby poza placówką one dalej będą. Powinny być. No i tak, te kryjówki o właśnie, patrzcie, tutaj mamy coś. Tu coś mamy. Gdzie to, gdzie, czy ja tędy mam iść, czy to jest coś ukrytego? To wygląda jak coś ukrytego. Ale nie jestem do końca, tam mogę jeszcze iść po, tak już myślałem, bo to takie białawe było. Ja tam na pewno, tam? O, w mordę, ja mogę tam portal strzelić. Nie wiem, czy ja tam mam iść, ale tam mogę portal strzelić. O, dejon, poczekajcie. Nie, tędy muszę iść, prawda? Chociaż... Tu jest kolejna ściana. Czy ja znalazłem coś, czego nie powinienem znaleźć? Nie, to ewidentnie... Ewidentnie muszę tędy iść, prawda? Zawsze mogę się chyba wrócić, chociaż nie. No, jak tutaj wejdę na górę... Tam mogę też iść. Już nie wiem, gdzie tu mnie zaprowadzi, jeżeli tam pójdę. Mogę się przejść zawsze, mogę zobaczyć. No, niewiele mi to dało. Ewidentnie niewiele mi to dało. Nie mogę się... Okej, czyli mogę się wrócić, jeżeli bym coś zepsuł. Dobrze wiedzieć. Tam mogę się jeszcze przejść. Mogę całą tutaj placówkę tam będę pozwiedzać. No ale tak jak mówię, teraz pytanie, czy... Są tutaj rzeczy ukryte, bo jeżeli są, bardzo chętnie bym je znalazł. Nie chcę tutaj spadać na dół, mimo że to wydaje się być... Oj, tak spadłem, never mind. Wydaje się być ścieżka do przodu. No ale sprawdźmy, gdzie to nas zaprowadzi. Gdzie byśmy doszli idąc tędy? Tu gdzieś idę, o, czyli tutaj mamy iść? Keep out, do not enter, keep out, condemned testing area. Strzelam, że tędy mam iść. Keep out. Tu jest zamknięte. Tu jest... Zbliżenie? Gdzie? A, że tam. A, okej, okay, czyli poszedłem źle. Tak mi się wydaje. Teraz mam iść tam. Tu w ogóle... Tak się dziwnie przesuwam w miejscu. Nie, poszedłem dobrze. Muszę iść teraz tam na dół. Okej. Okay. No i tak, teraz z drugiej strony jestem tych krat. Dobrze. Do not enter, tędy sobie przejdziemy. Myk, super. Gdzie jest Glady? Trzeba ją znaleźć. Pokonać tego niecnego ptaka. W ogóle nie mogę wejść, nie? Ale nie mogę skoczyć. Tak w ogóle skaczę na taką wysokość, że to się nie opłaca w ogóle skakać. Jezu, gdzie my w ogóle jesteśmy? W jakichś odmętach tej całej fabryki, czy... Cokolwiek to jest, no to jest fabryka. Fakt, nie, to jest, nie jest factory, to jest facility. Posiadłość? Rezydencja? Nie. Placówka. Placówka, placówka, okej. Okej. Witamy w Falloutie. Okej, mogę, o, mogę wszędzie portal postawić, okej, ciekawie. Interesujące, interesujące. Idziemy na górę. Zakładam, że to wskazuje mi tu, gdzie mam portale postawić. Miałoby to sporo sensu, nie powiem. To jest zamknięte w cholerę, ale mogę iść tam. I zobaczyć, co tam się dzieje. Dzień dobry, guzik. Okej, czasówka to jest. No dobra. Czasówka mówi mi jedno. Że się muszę pospieszyć. Ma sens, nie? No dobra, próbujemy. Jezu, sekunda! O, udało się. Coś zrobiłem.
Nie wiem, czy coś dobrego, ale coś zrobiłem. Się otwiera całe. Chciałem przejść, żeby to patrzeć tak z przodu, ale to już chyba nie zdążę. Chociaż zdążę. Ja. To jest dalej niesamowity widok, jak ten właz wielki się otwiera. Christ almighty. Wow. Okej. Okej. Wow. Dalej to jest niesamowity widok. Właśnie na tamte czasy, na tamtą technologię, silnik Valve'a zawsze był niesamowity, krótko mówiąc. Zawsze to był po prostu silnik, który mój mózg potrafił wyparować, jak ja zobaczyłem, co Valve potrafi zrobić, naprawdę. Myślałem, że to jest cutscenka. Już myślałem, że będzie cutscenka. Czy w ogóle była jakakolwiek cutscenka w... inaczej. Taka cinematic cutscenka, nie taka jak widzieliśmy, że z pierwszej osoby cały czas. Tylko właśnie taka cinematic cutscenka, nigdy nie było takiej cutscenki w portalu. Teraz się kapłem, okej. Okay. Let's go further. Okej, okay, no w tym kwasie nie możemy pływać, to jest oczywiste. Musimy uważać pod nasze nóżki, by nam nie zjadło nic. Mogę portal postawić, niekoniecznie wiem po co. Gra mi ścięła właśnie, bo coś tutaj ładuje, jakieś szczątki lecą z skóry. Niekoniecznie wiem czemu i dlaczego. Mogę tu się przejść, ale nic tutaj raczej nie zrobię. Tam mogę portal strzelić? Otóż nie, okej. Okay. No ale w każdym bądź razie tu na ścianach mogę portale postawić. I czy ja na przykład mogę teraz tu przeskoczyć? Nie mogę te bajeki przeskoczyć, okej. Okay. To mogę tu wejść na górę. Chciałem sobie trochę skrócić, ale wiecie. Wiecie jak to jest. Człowiek się łudzi, że skróci sobie drogę, a tak naprawdę droga jest cały czas taka sama. Tu coś mamy. A zakładam, że tędy mamy iść. Ja szukam czegoś ukrytego. Ukrytego. Experiment discontinued. Cement. Okej. Okay. A co tu jest? Stąd przyszliśmy, nie? Nie, bo byliśmy niżej, teraz wyżej jesteśmy. Tak, byliśmy tam. Coś jest? Nie, to jest po prostu ciemno, no dobra. Chyba, że tu coś jest ukryte, a ja o tym nie wiem. No i ogólnie ta gra się zrobiła teraz troszeczkę creepy. Nie wiem, czy macie takie samo odczucie? Takie samo odczucie? A ja mam zdecydowanie takie odczucie, że no, teraz się zrobiło troszeczkę creepy. No dobra, musimy chyba tam... Gdzie są drzwi rozwalone na kawałki. No i tędy. Jezus. O! Caroline. Pamiętacie co mówił ten tuet, którego uratowaliśmy na taśmie produkcyjnej? Her name was Carolyn. Her name was Carolyn. Jedyną her jaką znamy jest GLaDOS. Yes sir, Mr. Johnson. Wow! Jest poświęcony ten nauce? Dobra. Szkoda. Gdzie ja muszę dolecieć? Zakładam, że najpierw tam. To wezmę sobie portal. Ustawię tak. Geronimo! Shit! I przez to kółko zajebiste to było. Nice. A czy ja mogę dolecieć gdzieś indziej? Bo mam tutaj drugą skocznię. Ale zakładnie, mi się wydaje, że to nie dolecę nigdzie. Co nie oznacza, że nie mogę spróbować, prawda? Zawsze mogę spróbować. Jezus, okej. Okay. Druga skocznia jest właśnie tam. Wątpię, że tam dolecę gdziekolwiek. Oj. Yeah! Nie uderzyłem tylko w znak, okej. Okay. Czyli to jest po prostu nie to, gdzie mieliśmy dolecieć. Dobrze. Hops, ojej, okej. Okay. Teraz portal tu. Dolecę tam. Doleciałem! Uff! Okej, okay, no to enter. Hello, dzień dobry. O, co tu się w ogóle dzieje? To ma na biuro. Okej,
Nagadaj wiadomości, co? O, Cave Johnson. Good news is, we've got a much better test for you. Fighting an army of Mantis men. Pick up a rifle and follow the yellow line. You'll know when the test starts. Okay. Applied Science Company, Top 100. Aperture Science number 2. Okay, jak to było number 1 w takim razie? Shower Curtain Salesman of 1943. Czemu zawsze jak nagrywam, to mi się chce ziewać i spać? Masakra. Best New Science Company in the year of 1947. Okay. Spirit of Idaho. National Potato Board Award for the promotion of potato science. Potato science. Cave Johnson Shower Curtain Salesman of. Okay, to są nagrody. Okay, to 1955. Holy God. US Department of Defense Contractor of the Year Runner Up. Okay, runner up. Runner-up i runner-up. No cóż, nie udało się wygrać, ale byłeś runner-upem, to jest ważne. Runner-up to jest osoba, która zajęła drugie miejsce, tak jakby, no nie? To wygląda jak postać, no nie? Interesujące. A teraz tu jesteśmy, aha, okej, okay, to by się zgadzało. Mayday, mayday, elevator losing power. Czy coś tu jest? Nie, tylko kwas dookoła, no dobra. 1952. Interesujące to jest wszystko, bardzo nie powiem. Oh, wait a second! Wait a goddamn second! Oh, wait a second! Shit! A, umarłem, ale chciałem wejść w ten portal. Holendę, czy mnie zestosuje w windzie z ESP? Oby nie. Bo zobaczyłem coś, co wydaje się być bardzo fajne. Okej, okay, jestem tutaj. Czy uda mi się, nie uda mi się stąd tam strzelić. Shit. Bardzo niedobrze. Chociaż też nie mogę nigdzie strzelić portalu. Nie, okej, czy muszę pewnie wyjechać na górę. Myślę, że cały czas myślę, że jakieś takie te znajduję, ale jednak nie. Idziemy na górę. Tu są te jaka, nie? Tak? Te będą puszczane dla mnie. A bo czas science tu w ogóle rozwalony jest cały ten znak. O-o, tam są żele. Kurwa, faj, chce mi się spać. Dajcie mi jakieś, nie wiem, porady, jak nie spać, kurwa. Jak się rozbudzić jakoś szybko, bo kawa nie działa na mnie. Jelby sobie jeszcze nigdy nie robiłem. Ale zakładam, że będę musiał. Bo ludzie mówią mi dookoła wszyscy, że yerba mate to jest dobry wybór. Ja się muszę ich chyba posłuchać, wiecie? Dojazd tej chorej. Ops. Okej. Okay. Wszystko jest zamknięte na 40 spustów. If you've cut yourself at all in the course of these tests, you might have noticed that your blood is pure gasoline. That's normal. We've been shooting you with an invisible laser that's supposed to turn blood into gasoline. So all that means is it's working. Aha. A co jeżeli wam powiem, że to nie działa? If you've cut yourself at all in the course of these tests, you might have noticed that. A, dobra, okej, okay, sorry. Nie chciałem tego drugiego słuchać. We've been shooting you with an invisible laser that's supposed to turn blood into gasoline. So all that means właśnie jest to, no właśnie, to jest tutaj. A nie, ja muszę na górę przejść. O nie, ja muszę na górę przejść. Tak, na górę. O, i teraz tak. Bo jest ta winda. A ja mogę sobie zejść chyba trochę niżej. Wystrzelić się stamtąd. I jakoś skoczyć w środek tego gdzieś. Nie wiem, czy trochę niżej. Jest tutaj gdzieś przejście. Cholera, jak tu przejść teraz? Mogę po prostu wyskoczyć? Nie. Ale tu muszę jakoś móc do środka wskoczyć. Tylko pytanie brzmi właśnie jak? Bo zakładam, że tak to muszę zrobić, nie? Teraz pytanie, gdzie, co i jak? Tędy właśnie. O, shit, okej.
Pomarańczowy, dobra. Holy shit! Pump Station Alpha. Zaczynamy zabawę z żelami pomału. A żele są bardzo, bardzo fajne. Tu możemy przejść. Zakładam, że możemy tędy przejść. Nie mogę się już wrócić, ale mogę tędy chyba przejść. Co tu mamy? Chemical Hazards, Hazardous Materials, Pump Station Alpha. Klik. No ja tędy i tak mam iść. Och, well, no chyba włączyliśmy właśnie żel. Z żelami będzie spora zabawa, zaufajcie mi. Żel to jest właśnie ta jedna część portala dwójki, która mi się mega, mega podoba. To jest skomplikowane, ale god, jakie to jest zajebiste. Chciałem iść. Na górę? Mogę postawić portal. Czy to mnie gdzieś zaprowadzi w jakieś specjalne miejsce? Shit, okej. Jestem na górze. Shell flow. Tam jest chyba winda, nie? Tak, na to wychodzi. Ale czy tu są sekrety? Czy ja pomijam sekrety? Wiem, że chyba w portalu dwójce albo jedynce, nie wiem, w którymś portalu na pewno można znaleźć statek z Half-Life'a. Co potwierdza, że Aperture Science i Black Mesa, czyli właśnie firma, która jest w Half-Life'ie, konkuruzują ze sobą. I jest, żyją w tych samych uniwersach, o to mi chodzi. No i jeszcze była piosenka, no nie, pojedynce. Maybe Black Mesa, that was a joke, haha, fat chance. To było w piosence w jedynce, na samym końcu, no nie? Jest jakieś kolory, jak widzicie. Idziemy do windy. Zobaczymy, jak te żele działają i skończymy sobie odcinek, panie i panowie. Tak jak mówię, nie będę tych odcinków robił długich, ponieważ tu nie chodzi o to, żeby te odcinki były długie, żeby szybko serię skończyć. Seria niech się ciągnie. Będziemy sobie ją ogrywać w takich ładnych pakunkach 30-40-minutowych. 30-35-minutowych, nie 40. Często to jest za długo. Zapaliły się światła, mój Boże. Repulsion gel. All joking aside, that did happen. Broke every bone in his legs. Tragic, but informative. Or so I'm told. Tragic. Ale przykre. Remember, the test is unsolvable without an Aperture Science portable quantum tunneling device. Czyli portagan. If you have not received one, please find a test associate before participating in any Shaft 08 enrichment activities. Dobrze. Mam na szczęście takie urządzonko. No i mamy nasz żel. Panie i panowie, w tej grze, z tego co pamiętam, są trzy rodzaje żeli. Jest biały, jest niebieski, jest pomarańczowy i jeszcze jest po prostu do używania, jest woda, żeby sobie ewentualnie jakiś żel wyczyścić. I tak, repulsion gel. Krótko mówiąc, te żele są stworzone z kamieni z tego, z księżyca, jak pamiętam. Nie, biały jest zrobiony z kamieni z księżyca, bo biały będziemy mogli sprayować na ściany i pozostawić w portale. Pomarańczowy będzie nam przyspieszał, a niebieski nas odbija wyżej. Także no. I ogólnie też jest teraz sprawa, bo gość będzie nam mówił, że o, ten biały żel jest zrobiony z kamieni z księżyca, te pokruszone kamienie z księżyca, no nie? Księżycowy pył. Okej. Okay. I możemy nainstalować portale. Okej. Okay. A jaka ściana była każda, którą mogliśmy, na którą mogliśmy postawić portal? Biała. O co chodzi? Hop. Hopla. Nice. No i teraz, znaczy biała, no. Biaława, o. To jest guzik, potrzebujemy kostki oczywiście, oczywiście do tego. Składam, że muszę zrobić tak. I hop. Pla, nice. Bo to jest moja kostka z tego co widzę. Kostka się będzie odbijać w każdą stronę, okej. Okay. Idziemy teraz tutaj. Bierzemy naszą kostkę. Boing. Prosto i logicznie. Jak na razie.
Oops. The lab boys just informed me that I should not have mentioned the control group. They're telling me I ought to stop making these pre-recorded. Next chamber this way. Читам, okay. Pre-recorded messages. I pay the bills here, I can talk about the control group all damn day. True. To płaci ten rządzi, nie? Okej, okay, tu mogę postawić portal, ale nie widzę. A tutaj, przepraszam, nie rozejrzałem się dokładnie. Okej. Okay, widzicie, mam dużo takich miejsc, do których niekoniecznie moglibyśmy się dostać, nie? In layman's terms, that's a billion little gizmos that are going to travel into your bloodstream and pump experimental genes and RNA molecules and so forth into your tumors. Now, maybe you don't have any tumors. Well, don't worry. Tam weszliśmy, okay. You sat on a folding chair in the lobby and weren't wearing lead underpants. We took care of that too. Okay. No i mamy znowu nasz kochany żel. Hopla! Wii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 
Ale tak, po kolei, rozejrzyjmy się, bo teraz zaczynają się już faktycznie komory testowe. No więc musimy się skupić. Już widzę, że tu będziemy musieli chyba się na to dostać. Także dostajmy się na to. I hop, pyk, zajebiście. Kostka raz, dobra. I teraz potrzebujemy się tam dostać. Nie będzie ciężkie, po prostu idziemy tutaj i tyle. I jesteśmy na miejscu. Okej, okay, co mi to dało? To mi odblokowało to. Co? Okej, okay, już wiem, co muszę zrobić. I muszę zrobić hop. I hop. Zajebiście, okej. Okay. Oj, od ścian też się możemy odbijać. Teraz się źle odbiłem, bo za mało miałem rozpędu, ale i tak dolecimy na miejsce. Tutaj dziura pod spodem, o, to jest straszne. Musimy tam spaść, byśmy nie wstali już z tego. Oj, Jezus Chrystus, okej. No i teraz się wracamy. Nawet nie musieliśmy się wracać w ten sposób, ale... No trudno, mieliśmy to po prostu żeby się wrócić, no ale... Wróciłem się już w ten sposób. Dobra, leave me alone, okej. Okay. I teraz powinniśmy mieć wszystko odpalone, co potrzebujemy. Teraz tutaj. No tak, i tutaj. Dobra. Pożądalu. I to powinno być to, tak jest. Jups! Najebiście. Oh, in case you got covered in that repulsion gel, here's some advice the lab boys gave me. Do not get covered in the repulsion gel. We haven't entirely nailed down what element it is yet, but I'll tell you this, it's a lively one. And it does not like the human skeleton. Okej, okay, got it. O rany, a będzie zabawa z tymi żelami. Ale okej, okay, panie i panowie, mamy zapis, jak widzicie. Mamy 30 około ileś tam minut odcinka. Będziemy się żegnać, panie i panowie, także cóż. Dziękuję za oglądanie, dziękuję, że obejrzeliście kolejny odcinek tej serii. Mam nadzieję, że ją skończymy w miarę niedługo. A na razie cóż, trzymajcie się, na jej cześć. Pa i zapraszam was na kolejne odcinki z gry Portal 2. Trzymajcie się. Pa, pa!